teraz Teatrzyk Biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Ratchet & Clank Size Matters na oryginalnym moim PSP. A dlaczego to mówię? Ponieważ ostatnio dostałem parę wiadomości, że skąd ja nagrywam to i dlaczego jest taka dupna jakość, więc powiem po prostu, będę to przypominał, że nagrywam to na oryginalnym PSP, nie na żadnym emulatorze, nie wiem na jakiejś edycji remaster, jest to oryginalne PSP na nagrywarce i po prostu upscaluję to podczas nagrywania do 1080p. Więc skoro to mamy wyjaśnione, dół, góra, dół, góra. Okej, okay, trochę za głośno mam, co? I dziś będziemy przechodzić jaką planetę? Daini Moon. Spoko. No nie! Nie chciałem tu wchodzić. Okej, okay. Powinien mi to tak dać. Bo trochę mi przeszkadzał kabel od PSP, bo teraz podłączyłem sobie do ładowania. Ale przecież zapomniałem, że ja przecież nie korzystam z ekranu PSP i mogę mieć kompletnie na to... Aha, mamy tu dostęp do areny Clanka, taka śmieszna rzecz. O, tu możemy się dostać. Tu jest... Są kolejne challenge. Jeżeli przejdziecie wszystkie challenge, czyli... No, nie wiem. Jak się nazywała ta planeta? Metalis. I tutaj dostaniecie dodatkową broń zwaną Munator? Coś w tym stylu, ale działa to trochę jak Duck O'Ray z Ratcheta jedynki, że zmienia po prostu wszystko w krowy. Jak w Ratchecie jedynce to wszystko zamienia w kaczki, tak tutaj zamienia to w krowy. Okej. Okay. Okej, okay, mamy dwie rzeczy do kupienia i stać mnie tylko na jedną. Map Array, Mapomatic. Relacje z Mapomatic sobie do adresowany planet to use, simply view the planetary map. Ale to mi nie jest potrzebne, bo ja wszystko pamiętam, więc kupię po prostu Electroshock Rocket, które jest epickie. Więc trzeba to teraz sobie trochę podekspić, co nie? Więc będę teraz tego naładużywał. I jak widzicie, ta planeta ma w sobie cykl dnia i nocy. Co jest bardzo fajne i po raz pierwszy chyba użyte w Ratchecie i Clanku. Bo nie pamiętam sobie, żeby jakakolwiek, kiedykolwiek planeta mogła zmieniać pory dnia. Tak podczas gdy my na niej byliśmy. Bo fabularnie to już się tak nieraz zdarzało, ale... Tu to jest zupełnie nowość. Ale fajnie, fajne. Powiedziałbym, że epickie to jest, bo po raz pierwszy to widzimy. I poproszę o... dokładnie. I nagle znowu się zmieniło. Na noc. Nice. No i teraz trzeba będzie... Ciekawe, czy trafię, bo tu mamy dwie roślinki. Zapomniałem po prostu, jak co która daje, bo to są nowe roślinki. Tu na tej, to jest jedna planeta, na której mamy te roślinki, czyli po prostu wystrzeliwanie wysoko i wyżej. I po prostu nie pamiętam, która roślinka była która, więc takie trochę YOLO mam teraz. Aha, okej. Okay. Czyli ta wysoka, aż jestem ciekaw, czy z tą niżej tam doskoczę. I taka mała też ciekawostka, roślinki tutaj, za dużo trochę razy już powiedziałem słowo roślinki, ale dobra. Nie rosną podczas nocy, więc to jest bardzo fajne, niezły w sumie, jak to się nazywa? Touch? Kurde, zapomniałem, jak to po polsku powiedzieć. Nie wiem, easter egg? W sumie ciekawy jestem.
Czy mogę tego gościa rozwalić? A właśnie, gdzie jest moja rakieta? Halo. Aha, tak. Quick select. No coś. No w sumie tej bomby nie używam, więc mogę to zamienić. No to mi jest trochę niepotrzebne, bo zrobiłem to tylko po to, żeby było. W sumie. Nice. Więc tu ona znowu atakuje. Można by trochę powiedzieć, że speedrunuję tą planetę, ale bądź przechodziłem ją już kupę razy. Więc mam już ją tak troszeczkę po dziurki w nosie. Bo już wiem praktycznie... W sumie to cała gra, całą grę przechodziłem po kilka razy, więc... To zbytnio nie jest dobre porównanie. Poczekam trochę, aż się więcej pospawnuje. Żeby ich od razu na parę strzałów porozwalać. I to chyba już wszyscy są. Nice. O, jeszcze jest. Tylko ty jesteś? Nie, jeszcze ich jest trochę. No, trochę więcej niż trochę. W sumie to mógłbym też challenge Clanka porobić, bo... Bądź co bądź, one... Dają mi armor co jakiś czas. Ale szczerze, nie chce mi się zbytnio. I wam by się nie chciało to... oglądać, a też mnie by się nie chciał, a ja nie chciałbym tego robić poza odcinkami. Mógłbym, chociaż w sumie, powiedzcie, czy chcielibyście jakiś taki osobny, kompletnie odcinek tylko z tego, jak robię challenge. Z tej gry, bo z innych to nie mam, no, już nie mam zbytnio właśnie potrzeby, ale z tej. Po prostu taki, o, odcinek, że robię sobie wyzwania. Nie przechodzę w ogóle fabuły, tylko robię sobie wyzwania. I zdobywam rzeczy. Dobra. Pyk. Pyk. Weźmy tu, bo to jest kolejny sekret i kolejna złota śrubka. To jest dosyć easy. Wow. Ale tam to było fajne, jak wszystkie wybuchły na chę. Myk, myk. I w sumie wiele razy też próbowałem jakoś, wiecie, zaimplementować cykl dnia i nocy, chociażby nawet przez same kody do gry, do innych planet, ale jakoś się nie dało. Tak, ta planeta ma chyba jakieś swoje, chyba albo specyficzne kodowanie, albo to już jest zakodowane, że tylko do tej planety jest cykl dnia i nocy. Ale fajnie by było, gdybym w końcu udało mi się takie, wiecie, większą kontrolę zdobyć nad Ratchetem Clankiem Side Matters, żeby rozgryźć pliki, bo wtedy mógłbym i robić modyfikacje do Secret Agent Clank i Ratchet Clank Side Matters i byłoby fajnie. O, jest. Dobra. Haha! No, okej. Więc przynajmniej wiem, że tamto to było małe, więc to jest duże. Więc fioletowe to jest duży wyskok, niebieski to jest mały wyskok. Zapamiętać. A i tak tego nie zapamiętam. Dobra. Hono mi tu. O. Mega bomb. Przepraszam, mega bomb. Helmet. Od razu go sobie zmienię. Bo jest mocniejszy.
Dobra, to bym bardzo nie chciał wpaść. Ała. Powiedział, po czym to zrobił. Story of my life. Ja w sumie mógłbym to kupić, ale... Ale mi jest to niepotrzebne, bo już tę grę znam na wylot. Dobra, to wszystko, chyba to wszystko. Aha, to jest sekcja autorun. Nie możecie tutaj nic zrobić, po prostu Ratchet sam biegnie. I taka mała ciekawostka, jeżeli umrzecie, tutaj to będziecie musieli tą sekcję powtarzać. Bo no nie trzeba być geniuszem, żeby się domyślać, że zaraz będzie walka z Luną. Które mi to przypomina Sonika. Jeśli mam być szczery w tym momencie. Okej. No, no i teraz mam trochę takiej swobody, możemy wchodzić w każdym kierunku. I możemy rozwalić całą kukurydzę. I uważajcie na ten kombajn za nami. On nie jest fajny. Hejcimy kombajn. Pyk. 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 W ogóle jestem ciekaw, jakim cudem kombajn może niszczyć kamienie, ale dobra. No i świetnie, no i teraz uciekam przed kamieniami. I w sumie dobrze, że automatycznie tutaj przełącza się z nocy na dzień. Ponieważ no w nocy to by było przerąbane tutaj widzieć cokolwiek. Jeśli chodzi o te cienie kamieni. Ale też jest bardzo łatwe unikanie ich. Bo 90% z nich praktycznie spada za nami. Ale przyznam... So, the courageous superheroes finally catch the little girl. We know what you are, Luna. What we don't know is why. We knew you'd fall for it, Ratchet. You can't resist playing the hero. We just needed to get you to our lab so we could extract your DNA, and this was the easiest way to do it. But why do you need his DNA? We technomites are tired of being taken advantage of. Everyone uses our technology, but no one gives us credit. Our robots are strong, but as you have demonstrated, they are no match for Ratchet. So, we're making our own Ratchets. What? Using our advanced cloning technology, Emperor Otto has begun creating an entire army of Ratchets. His clone factory is churning them out as we speak. You are already too late to stop him. No, no i pięknie. Ale oczywiście my go powstrzymamy, bo my jesteśmy epiccy. Ale co ja chciałem powiedzieć? Otóż raz mi się udało, ale tylko raz. Więc to prawdopodobnie jest tylko... Albo glitch po prostu mi się udał jakiś, albo najzwyczajniej w świecie to jest tylko w odpowiednim momencie, że jest możliwość chwycenia się... jak to się nazywa? Aha, ja mam przecież PDA, zapomniałem. Gadgets. Quick Select, no. To mi w sumie już nie będzie... Nie no, będzie mi zaraz potrzebny praktycznie. Dobra, YOLO. Kupię sobie to, chociaż jest w cholerę drogie, bo PDA nam podroża wszystko. Ła. That hurt! Więc... No tak, no pewnie... Pewnie jakbym po dłuższym czasie trochę... poszukał tego miejsca, gdzie ja to zrobiłem, to pewnie by mi się to udało powtórzyć i bym wiedział, gdzie to robić, żeby, wiecie, takiej 100% pewności było, ale no nie wiem. The construction of this robot is more advanced than anything I have seen. Hey, advanced or not, she took the factory coordinates with her when we
well, disabled her. I believe I may be able to interface with her to retrieve those coordinates. I don't know, Clank. Something this advanced must have security programs to keep you from doing that. I am sure I will have no trouble avoiding whatever security she has installed. Here we go. Pass the cerebral shield. Avoid the mainframe intake security protocol. And... bingo. You got it? Yes. The coordinates are... Clank! Oh, no. Now what? I got it. Here I come, Clank. Hang on! Ratujemy Clanka! Od środka! Więc zobaczymy, jak Clank wygląda w środku. Freeze! Hands in the air! Now turn around very slowly. Who are you? I'm Clank's security backup. Come online whenever his power's out to protect his circuitry. Hey! You're Ratchet, aren't you? Yeah. I thought you were another one of them soldiers that came marching through here. I think they're trying to get into the old memory bank. Well, I'm here to get rid of them and figure out how to wake Clank. Well, if you can get all the soldiers out of here, I'll throw the auxiliary switch to turn Clank back on. I can't do it until all the soldiers are gone, though. Ten akcent for... what the... Aha, zapgradowało się, spoko. Tak się wystraszyłem przez chwilę, że what the... Co się stało? Ale tja, jesteśmy w środku Clanka i oczywiście nie mamy Clanka ze sobą. To jest raczej jasne do zrozumienia. Więc nie będę tego tłumaczył. Ale dobra. I moi drodzy państwo, tam jest śrubka. I żeby się tam dostać, trzeba wiele szczęścia i wiele treningu włożyć w to. Jak widzicie, mi się to troszkę udało, ale dobra. Do 3 razy sztuka. Goddammit, byłem za daleko. Bo tutaj trochę trudno też rozpoznać, jak daleko się jest. Aha! Do 3 razy sztuka, jak mówiłem. Ale udało się, mamy śrubkę złotą swoją drogą. Nie wiem, co ma robić śrubka w Clanku, ale dobra. Ale taka mała ciekawostka, że tam jest. I dodatkowo pokazałem, jak się tam dostać. Więc jest zarąbiście. Pyk. Pyk. Dobra, kolejne. Halo. Halo. No traf! Dziękuję. Finally. Jeden raz muszę ostrzec, tu jest bardzo dużo tych przeciwników. Halo. Używać PDA czy nie? No bo to w sumie 8000 kosztuje. Ojemny. Używać. W sumie to mam jeszcze Agents of Doom. Ale też by warto podekspić. A no w sumie oni już są jacyś tak, no, podekspieni. Dosyć porządnie. No dobra, niech zrobią swoje. Niech się podekspią. Swoją drogą, bardzo dziwnie jest mi mówić, bo mam teraz kolejne nowe słuchawki, bo musiałem prosić od siostry, bo moje już umarły. I akurat to są takie same słuchawki, jakie miałem kiedyś, które po prostu strasznie wygłuszają wszystko. I ja słyszę po prostu siebie, jakbym był w innym pokoju, więc to jest trochę dziwne. I przejdziemy sobie ten jeszcze poziom i praktycznie chyba zakończymy odcinek, bo to w sumie już niedaleko zostało do końca gry. No tu...
tu muszę przyznać, na pewno się podekspią bardzo. Dlaczego oni stoją? No zabijcie ich w końcu, bo ja chcę stąd iść. A ja chcę was podekspić. Okej. A gdybym po prostu zrobił tak. O, to chyba był dobry pomysł. Nie wiem, oni się zgliczowali czy co? No nareszcie! Agents of Dread! Wy... podekspiliśmy... agentów zgub... Ała... Nie no, serio! Jak ja zginąłem? Zaraz, ale ja miałem tam... Vendor. Mam rację? Halo. No, miałem rację. Okej. W sumie to mógłbym kupić shield teraz. Żeby się jakoś podekspił może. Nie będę kombinował. Aż tak bardzo kombinować nie będę. Znaczy w sumie shield by się przydał. Ale co dopiero na walce finałowej. Bo prędzej... wcześniej mi zbytnio nie jest potrzebny, a... nawet na pierwszym poziomie jest bardzo dobre. Ja tak teraz trochę mówię bardziej do siebie niż do was, więc... daj proszę nie myśleć, czy ja tutaj... Nie wiem właśnie w sumie co robię. Ale tak, taką jakby strategię określam. Tak troszku. I ci przeciwnicy to są inni niż ci co widzieliśmy w Aleo City? Pamiętam. No w tym mieście wielkim. Tak naprawdę małym. Nieważne. No w sumie to są inni przeciwnicy, bo dają nam więcej expa na inne... na te wcześniejsze... bronie. W sumie to sobie Concussion Gun trochę podekspię. Nie, żebym go później używał, ale tak o. Bo w sumie ten jeden przeciwnik i mam level drugi. O właśnie. Kurde, matematyka level hard. A ja znowu mam bardzo mało życia tutaj. I to nie jest fajne. Halo. Ups. Czy ja dostałem upgrade z życia? Tak, dostałem. Fajnie. Dużo tutaj będzie w tym poziomie. Upgrade'ów ta notecha, bo... ten poziom jest wypchany po brzegi przeciwnikami. Pyk. Pyk. Jest w sumie jeden glitch, który pozwoli wam się zbliżyć na odpowiednią odległość do Vendora. Ale jeszcze nie zdołałem tego zrobić tak, żebym na przykład zgliczował stąd dotąd, bo Vendor was nie teleportuje do siebie. Tylko po prostu, no, tak otwiera się. Tak jakby, nie wiem jak to nazwać. Więc udało mi się go aktywować z tamtego pokoju, ale nigdy mi się nie udało... jakoś, wiecie, zgliczować się do niego. Więc... no, tak do tego. Tak trochę nie jest to. Jest możliwość się z tą windą zabrania, bo nie może... bo normalnie nie możemy się zabrać z tą windą. Kiedy ona jedzie pierwszy raz. Dopiero jak drugi jedzie.
Ale za pierwszym razem też się udaje. Tylko trzeba, wiecie, tak wyskakiwać z niej i szybko wchodzić na nią. Wyskakiwać, szybko wchodzić i wtedy dostaniecie się na samą górę bez niepotrzebnego czekania. Nie chce mi się ich rozwalać, więc sobie po prostu to, żeby pospadali. Jej, jedna sekcja, gdzie Ratchet się unosi, tak. Ale fajnie. W sumie jestem ciekaw, czy dzięki kodom mógłbym tutaj też Clanka mieć. Ciekawe, jakby to wyglądało z Clankiem, takie latanie. Czy w ogóle model Ratcheta z Clankiem jest przystosowany do takiej animacji. Okej. Jadymy dalej. Dobra, już to kupię. Level trzeci. Szybko to idzie z rakietą szokową, bo to jest bardzo dobry przedmiot. Obviously. Ja się zastanawiam nad tym. Nad tą barierą jednak. Bo mógłbym w sumie mieć dzięki temu więcej obrony na finałowej walce. I oszczędzić mi bardzo bólu. Nie, wiesz co? Wy mi powiedzcie, mam kupować teraz, czy zaoszczędzić sobie na finałową walkę? Więc w sumie macie teraz praktycznie trzy rzeczy do możliwości wybrania. A to jest bardzo dużo. Wyjątkowo dużo, bym na nim powiedzieć. Pyk. 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 Let me out. Give me alone. Nie, leave me, kurde. Give me. Dobra. No kogo tam jeszcze mam? To! Ginąć mi tu. No nareszcie. Myk. To było świetne. Jak ja lubię, kiedy te bomby tak wszystkie wybuchają naraz. To epicko wygląda. Bum. Nie. Ale to tylko rzadko tak występuje. Co jest smutne. Smuteczek. Pyk. 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 O. O. Uff. W sensie nic by mi nie zrobiło, bo i tak mi się by życie zregenerowało, no ale dobra. Okej, okay, i teraz jest czas, żeby użyć znowu... W sumie to najpierw ich powybijam. Ała. Pa, 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 pa. Dobra, popozwalam trochę Be Mind Glove się podekspić, okej. No i teraz, jak widzicie, są tutaj w tym pokoju fale, których nie możemy dotknąć, bo inaczej no nas trochę tak pokaleczy. Znaczy nie pokaleczy, ale nas po prostu będzie bolało. Więc musimy po prostu ten reaktor zalepić. I tyle. Teraz wszystko jest w porządku. Ale idziemy dalej. Wysiadamy, kurde. Okej. Great work. Now, stand back, son. You better get out of here before the automatic virus detection program comes online and hunts you down. Bite a head for the mouth if I would be. Innymi słowy, musimy się teraz szybko stąd zwijać.
Dobra, mamy checkpointa. I to jest antywirus. Czyli wiecie, ta rzecz, która sprawia, że wasz komputer nie jest zapełniony trojanami i takimi innymi pierdołami. Szczerze powiedziawszy, skoro tu mamy continue point, to chciałbym zobaczyć coś. Raczej spróbować zrobić pewien speedrunerski trik, który odkryłem. Otóż normalnie musimy użyć naszej tej magnetycznej różdżki, żeby przejść tutaj, ale ja tak kompletnie randomowo odkryłem, że jest możliwość przejścia tutaj bez używania tego i chciałbym to sprawdzić, więc spróbuję tak jeszcze ze dwa razy, jeśli się nie uda. Innymi słowy do trzech razy sztuka. Ale muszę to zrobić taki timing, żeby... Goddammit. Bo to jest precyzyjne, nie? Żeby nie było, że ja tu naprawdę lamię, ale to jest na serio precyzyjne i w cholerę trudne do zrobienia. Ha! Do trzech razy sztuka. Ten odcinek się będzie nazywał do trzech razy sztuka. Nie ma szans, żebym inaczej to inne nazwał. A tutaj się nie... Wiesz... Ej, w sumie jakbym nie rozwalał tego, to mógłbym to zrobić. Sądzę, że mógłbym zrobić ten skok, gdybym nie rozwalał tamtych skrzynek. Ha. Trzeba będzie to kiedyś przetestować. Ale polecam zrobić ten trik, jeżeli nie macie dostępu do wersji PS2, no na wersji PSP, jak widzicie, ten trik jest możliwy i możecie w sumie jak chcecie. Ale ten trik zaoszczędza jakieś, nie wiem, 2 sekundy, 3. No to w sumie z tą cutscenką to jest jakieś... Nie wiem, no powiedzmy, że takie 5 sekund zaoszczędza wam. A to jest dużo w speedrunie. Więc to jest pokój, w którym możecie sobie po prostu przejść. Tak o. I to jest komiczne. Dobra, a więc teraz takie fajne triki z Ameryki. Myk. Myk, myk, myk. Mogę na to przełączyć? Nie mogę. Kurde. To był zły pomysł, tak trochę. No i teraz się będziemy trochę bawić w zagadki logiczne. Pyk. Pyk, dziękuję za nanotech. No nie! Okej. W sumie fajnie by było zmienić model klucza na to, bo według mnie to znacznie lepiej wygląda niż klucz. No byłoby fajne. Ała. Dobra, chodźmy tutaj. Teraz się pobawimy w trochę lepsze triki. Pyk. Pyk. Okej, okay, jak zauważyliście, a raczej no w sumie nie zauważyliście, bo nie wiecie, czy ja klikam przyciski, czy nie. Otóż podczas cutscenek, które przed chwilą widzieliście, niemożliwe jest poruszanie się. Czy uda mi się? Ała. No taki trochę nie do końca. Powinno się udać. Tak! Nice. Więc trzeba po prostu się ustawić tutaj perfekcyjnie, żeby nie dostać obrażeń. Jak widzicie, można dostać obrażenia, niekoniecznie was to może zabić. Zmienię sobie od razu na Mega Bomb. O, znacznie więcej jest tego damage'a. No i idziemy. Wee! Hmm.
No i tada, przeszliśmy klanka. You got short-circuited when you interfaced with Luna. Hmm. She must have had a level 9 access protocol installed, which activates retroactively no, when I... No, of course she did. Right before you conked out, you said you found the clone factory coordinates. Accessing? Yes, I do have them. I cannot believe I was stupid enough to make such a simple mistake. It happens to the best of us, pal. The important thing is, you got the coordinates. I suppose you are right. We should get going. No i to jest najważniejsze. Każdy, nawet najlepszym się zra... Aha, i możemy nadal przechodzić sobie klanka, ja nam się żywnie podoba. Przez co jest... Jest to dobry poziom do grindowania sobie broni. Expana broni. Dobra, więc stąd już chyba mamy wszystko. Więc w sumie... O, czyli następny odcinek będzie finalnym. Więc dobra. Powiedzcie, czy chcecie ten dodatkowy odcinek z challenge'ami w komentarzach? I czy mam... No w sumie to... Dobra. I czy mam też kupować na początku tej planety, czyli kwadrony, tarcze, czyli... Czyli Static Barrier. Jeżeli oczywiście nie chcecie tego odcinka bonusowego, to ok. Dla mnie spoko. I po prostu następny odcinek to będzie finał. A jeżeli będziecie chcieli, to ok. I po prostu będę się trochę bawił. Może nawet Michała zaproszę tak o... Żeby trochę pogadać, bo w sumie nie mam nie będę miał zbyt dużo do gadania w tych minigierkach. A więc no cóż, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!